Cześć, z tej strony Stajnia Brzoza i witam Was w Human Daisy 10 Dice. Więc zaczynajmy. Pierwsze pytania są od Anna Podłoga SSO. Dobra. Zaczynamy. Ulubiona scena z filmu. Moją ulubioną sceną z 10 Dice jest to, kiedy Potok strzela tą rzutką do tego celu. Fajna jest ta scena. Bardzo mi się podoba. Następne pytanie. Scena, przy której namęczyłaś się najbardziej, to wtedy, kiedy umarła matka Potoku i po prostu te łzy. Bardzo ciężko mi je było zrobić, bo albo było za mało, albo za dużo. Następne pytanie. Czy będzie kiedyś jakiś film z uniwersum 10 Days? No, na pewno coś podobnego będzie kiedyś. Co sądzisz o wykonaniu filmu? Ja sama myślę, że to nie jest jakaś super bardzo produkcja. W sensie pomysł był fajny, ale wykonanie dosyć słabe. Dlaczego 10 Days? No to dlatego, bo to po polsku znaczy 10 dni, a ona musiała, główna bohaterka musiała wykonać w 10 dni 10 zadań. No i po prostu. Dobra. Teraz mamy pytania od Stajni Moty. Ulubiona postać z 10 Days. No to tu jakby nie ma takich postaci zbytnio, które odgrywają jakąś bardzo rolę dużą. W sensie, no jest tylko główna bohaterka i ona jest najczęściej. W sensie jest też ta matka królowa, ale one w sumie w tym filmie nic takiego nie zrobiły. Więc może po prostu powiem, że ten trener, bo mi się bardzo podoba, jak przekształciłam mu głos, idealnie mu pasuje po prostu, moim zdaniem. I teraz mamy pytania od Stajni Stitch. Czy pisałaś scenariusz do filmu? Tak, pisałam. Ile czasu nagrywałaś sceny do 10 Days? To, nie wiem, tak około 5 dni? Coś takiego. Nie wiem, bo tam było bardzo mało scen, więc po prostu się tak wyrobiłam. Wybierałaś bohaterów do filmu? Tak, wybierałam po prostu takie, które moim zdaniem w tej roli najbardziej pasowały. Czy będzie kiedyś taki film jak 10 Days? Kiedyś na pewno. Ile scen wyszło w filmie 10 Days? Chyba 11 albo 12. Nie pamiętam, naprawdę. Będzie tutaj wkleję ile naprawdę. Kiedy wpadł ci pomysł o filmie 10 Days? Nie wiem w sumie, po prostu jakoś tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No więc na dzisiaj to będzie tyle. Mało pytań, mniej niż w Hillendale'u o mnie. Ale no wiem, że po prostu trudno wymyślić pytania do takiego filmu i to jeszcze takiego krótkiego. No więc z mojej strony to wszystko i pa pa!